W dniach od 20 do 22 kwietnia Rybnik był gospodarzem ogólnopolskiego mitingu pływackiego. Honorowy patronat nad zawodami sportowymi objął marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz. Natomiast Adam Fudali, prezydent Rybnika, został honorowym członkiem komitetu organizacyjnego. Do naszego miasta przyjechało 120 sportowców z 18 oddziałów regionalnych olimpiad specjalnych z terenu kraju, 35 trenerów, 80 wolontariuszy. Ciężar organizacyjny zawodów spoczywał na sekcji terenowej Promyk Rybnik, która współpracowała ze specjalnym zespołem szkolno-przedszkolnym w Rybniku, sekcją terenową Halębianka Ruda Śląska, wspieraną przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej. Miejscem sportowej rywalizacji był basen Mosiru w Rybniku Boguszowicach. Jeszcze przed oficjalną inauguracją, zaplanowaną na piątkowy wieczór, na basenie zorganizowano biegi preeliminacyjne dla zawodników określające grupy sprawnościowe. W tym samym czasie organizatorzy zorganizowali konferencję prasową z udziałem znamienitych gości. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Justyna Liszkowska, zawodniczka olimpiad specjalnych, Lucyna Ibrom, dyrektor specjalnego zespołu szkolno-przedszkolnego z Rybnika, współorganizatorka imprezy, olimpijczyk Leszek Blanik, ambasador olimpiad specjalnych, Bogusław Gałązka, dyrektor generalny olimpiad specjalnych oraz Dariusz Wosz, dyrektor regionalny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, który przywitał zebranych. Olimpiady Specjalne to Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, którego misją jest organizacja całorocznych treningów dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiady zrzeszają ponad 17 tysięcy zawodników. Zabierając głos, dyrektor Gałązka wyraził zadowolenie z faktu, że Rybnik już po raz drugi jest organizatorem ogólnopolskich zawodów pływackich. To zasługa, między innymi, jak podkreślił, wysokiej oceny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie, jak również zaplecza sportowego oraz atmosfery, jaka towarzyszyła zawodom zorganizowanym w Rybniku w 2000 roku. W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano także rolę mediów przy relacjonowaniu takich jak ta ogólnopolskich imprez. Zawody pływackie są oczywiście bardzo ważne dla samych zawodników, ale mają także pozytywny wydźwięk społeczny. To pozwala dotrzeć z informacją do rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne. Kreowanie pozytywnego wizerunku grup niepełnosprawnych sportowców jest zjawiskiem ze wszechmiar pożądanym. I myślę, że ci sportowcy olimpiad specjalnych mogą być naprawdę bardzo dobrym przykładem dla wszystkich sportowców generalnie, którzy uprawiają sport. Tutaj nie ma osób, które by nie były zadowolone. Każdy po prostu przełamuje swoje bariery, swoje problemy, swoje słabości. To jest w tym najwspanialsze. I myślę, że rola nas, ambasadorów, jest taka, że my po prostu utożsamiamy się z tym, co jest organizowane, utożsamiamy się ze sportowcami. To są nasi koledzy. I tak jak mówię, często znoszą lepiej zwycięstwa i porażki od nas, sportowców, na przykład, którzy występują w Igrzyskach Olimpijskich co 4 lata osób pełnosprawnych. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo dumny i jest to dla mnie fantastyczne doświadczenie i rzecz nieoceniona. Dlatego z tego miejsca chciałbym po raz kolejny, myślę, podziękować za to, że mogę być ambasadorem Olimpiad Specjalnych. Podczas konferencji wyświetlono film archiwalny z 2000 roku z pierwszego zorganizowanego w Rybniku ogólnopolskiego mitingu pływackiego. W tegorocznej edycji uczestniczyło 12 zawodników reprezentujących oddział regionalny Śląskie. Zawody nie mogłyby się odbyć bez wsparcia grupy ponad 80 wolontariuszy. Zapytałem o powody, dla których młodzi ludzie postanowili nieodpłatnie przepracować cały weekend. Wzięcia udziału w czymś zupełnie innym niż na co dzień mamy do czynienia. Dania coś z siebie właściwie. Przeżycie czegoś nowego. Fajny spędzony weekend z ludźmi, którzy chcą dawać coś z siebie. Jak to jest być wolontariuszką? Bardzo fajne uczucie. Fajnie jest móc pomóc, zrobić coś dla innych i też jest takie fajne poczucie dla samego siebie, że można coś dać, a zarazem czerpać bardzo dużo z czegoś takiego. Bardzo, bardzo fajnie. Po raz pierwszy? Kolejny? Nie, już kolejny. Proszę powiedzieć, czy bycie wolontariuszką jest zaraźliwe?
Myślę, że tak. Wystarczy raz spróbować i jak zresztą widać, jest nas na każdym zjeździe coraz więcej. I faktycznie no jest to w pewien sposób, nie wiem czy mogę użyć takiego słowa, ale uzależniające. Młodzi ludzie pozostawali pod opieką koordynatora regionalnego wolontariatu. Andrzej Myśliwiec, organizator, w uchu słuchawka. Wszystko zapięte na ostatni guzik? Tak jest, wszystko zapięte na ostatni guzik. Wolontariusze, koordynatorzy są na stanowiskach, wolontariusze, którzy zajmują się poszczególnymi zadaniami również. Także myślę, że wszystko jest przygotowane, żeby impreza się dzisiaj odbyła bezpiecznie i bardzo fajnie dla zawodników. No właśnie, to jest 7 ogólnopolski, ale któryś z rzędu organizowany przez nas w Rybniku. Jak to wypada? Tak, no ogólnopolski jest 2, jeśli chodzi o pływanie. Ostatnie zawody były w 2000 roku. No, do tej pory mamy bardzo fajne informacje i wspomnienia z zawodników z całej Polski i trenerów, że ten rybnicki meeting sprzed 12 lat był jednym z lepszych w ogóle organizowanych przez Olimpiady Specjalne. Mam nadzieję, że ten jeszcze pobije jakoś. Kulminacyjnym wydarzeniem pierwszego dnia była uroczysta ceremonia otwarcia zawodów zorganizowana w Boguszowickiej hali. Inauguracji towarzyszyły dźwięki orkiestry górniczej KWK Jankowice. W takt muzyki dętej dokonano prezentacji wszystkich ekip. Zawodników uroczyście wprowadzali znani sportowcy z naszego regionu. Gimnastyk Leszek Blanik, ambasador Olimpiad Specjalnych, siatkarz Mariusz Prudel, koszykarz Andrzej Pluta, chodziarz Jacek Bednarek. Nie zabrakło także Rybka, maskotki naszego miasta. Ekipom asystowały mażoretki z Żorskiego Moku. W ceremonii uczestniczyło wielu znamienitych gości. W imieniu prezydenta meeting otwarła zastępca prezydenta miasta Joanna Kreszczyszyn. W imieniu prezydenta i w imieniu radnych chciałam serdecznie podziękować za to, że dzięki Wam nasze miasto ma najwspanialszą imprezę. Jesteśmy miastem, które wspiera, aprobuje, cieszy się z tego, że osoby niepełnosprawne są wśród nas. Dzięki Wam mamy najlepszą promocję i tylko i wyłącznie dzięki Waszej zasłudze. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję za to, że Państwo chcecie organizować i chyba najważniejsze słowa dzisiejszego dnia, te słowa, które teoretycznie powinny na każdej olimpiadzie paść, a to jest najważniejsza impreza w mieście Rybniku, uważam, że 7 ogólnopolski meeting pływacki, olimpiad specjalny za otwarty. W trakcie ceremonii uhonorowano długoletniego sędziego głównego Aleksandra Bieleckiego oraz rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, profesora doktora habilitowanego Adama Zająca, uczelni, która od wielu lat współpracuje ze śląskim oddziałem. Oryginalną formę miało podniesienie flagi Olimpiad Specjalnych. W krótkiej wideoprezentacji Tomasz Medyński, nurkując z asystą płetwonurków Śląskiego Centrum Nurkowego RAFA, przepłynął całą długość basenu z flagą stowarzyszenia. Przysięgę, pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. W imieniu wszystkich zawodników złożyła Justyna Liszkowska, zawodniczka ST Promek, członek Komitetu Regionalnego. Po oficjalnej części przyszedł czas na występy artystyczne. Spotkanie rozpoczął znany i ceniony zespół wokalny 6x6. Po nim zafundowano licznie zebranej publiczności potężną dawkę śmiechoterapii w wykonaniu innej rybnickiej gwiazdy, kabaretu młodych panów. Występy raz po raz przerywały gromkie brawa oraz salwy śmiechu. Ostatnim artystycznym akcentem był elektryzujący koncert zespołu Łzy, który rozgrzewał publiczność i podrywał do tańca. Drugi dzień sportowego współzawodnictwa to przede wszystkim biegi finałowe. Rozegrano ponad 40 biegów indywidualnych oraz 5 sztafet.
Zawodnicy rywalizowali na dystansach 15 metrów z asystą ze sprzętem pneumatycznym 25, 50, 100 i 200 metrów stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym oraz motylkowym. Warto nadmienić, iż o bezpieczeństwo i zdrowie sportowców dbali lekarze, rybnicki sztab ratownictwa medycznego oraz ratownicy WOPR. Współzawodnictwo przebiegało w duchu fair play w atmosferze sportowej rywalizacji. Zawodnikom towarzyszył gorący doping ze strony publiczności. Tego dnia pływacy biorący udział w zawodach mogli skorzystać także z kilku programów Zdrowi Sportowcy Olimpiad Specjalnych, Promocja Zdrowia, Fan Fitness, Sprawne Stopy oraz Zdrowy Uśmiech, realizowany przez specjalistów, lekarzy, fizjoterapeutów, wspartych wolontariuszami Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dokonano oceny sprawności zawodników oraz stanu ich zdrowia. Udzielono porad i wskazówek, dzięki którym sportowcy będą mogli w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki. Generalnie akcja polega na tym, żeby skontrolować stan zdrowia jamy ustnej sportowców biorących udział w zawodach, i taka akcja odbywa się kilka razy w roku. Podstawowym badaniem jest u nas właśnie taki screening wykonywany na podstawie ankiety. Następnie przechodzą zawodnicy do stanowiska, gdzie prowadzimy instruktaż higieny jamy ustnej. W związku z tym mamy pewność, że stopniowo kontrolujemy, czy poprawia się metodyka szczotkowania zębów. Wprowadzamy dodatkowe elementy. Jeżeli ktoś sobie świetnie radzi z szczotkowaniem, możemy już zacząć mówić o stosowaniu nitki dentystycznej, o wprowadzaniu płynów do płukania jamy ustnej, więc już tak udoskonalając tą higienę, tak jak normalnie u każdego pacjenta powinna ona mieć miejsce. Rodzice zawodników osób z niepełnosprawnością intelektualną mogli wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym przez program rodzinny na temat godność osoby niepełnosprawnej. Tego dnia atrakcją wioski olimpijskiej zarówno dla zawodników, jak i młodszych kibiców były zajęcia z psami prowadzone przez terapeutów Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Ostatniego dnia zawodów rozegrano biegi finałowe, w tym także sztafety. Podczas ceremonii zakończenia zawodów, która odbyła się na płycie basenu, były gratulacje i upominki dla zawodników oraz podziękowania organizatora. Sporo ciepłych słów padło także pod adresem organizatorów meetingu. Sport był i pozostanie znakomitą metodą rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Systematyczny udział w treningach oraz zawodach zapewnia im utrzymanie bądź ciągły rozwój fizycznej sprawności, a o to przecież chodzi. Kończąc, gratuluję wszystkim uczestnikom, dziękując ludziom o otwartych sercach, którzy często bezinteresownie wsparli organizacyjnie ogólnopolski meeting pływacki w Rybniku. Byliśmy zaszczyceni możliwością podejmowania u siebie tylu znakomitych zawodników, trenerów i opiekunów z całego kraju. Wierzymy, że wrażenia i wspomnienia wywiezione z naszego miasta sprawią, że będziecie nas odwiedzać częściej, nie tylko przy okazji zawodów sportowych. Zatem do zobaczenia przy kolejnej okazji w Rybniku. Być razem.